Otwieram obrady 8 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Proszę wyłączyć, bo się sprzęga. Informacje te podają, wypełniając dyspozycję. Czy wszystkie mikrofony Państwa są wyłączone? Informacje te podają, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Proponowany porządek obrad został Państwu dostarczony, ale nim przejdziemy do porządku obrad, najpierw chciałbym przywitać serdecznie wszystkich gości, dyrektorów jednostek. No oczywiście jak zawsze Wysoką Radę na czele z zarządem, z panią starostą Elżbietą Zabłocką i wicestarostą panem Pawłem Wójcikiem. Witam dyrektorów jednostek. Dzisiaj w sposób szczególny chciałbym powitać panią dyrektor Marię Kobuszewską, która zakończyła kadencję i funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Myślę, że w trakcie naszego spotkania dzisiejszego sesji znajdziemy moment, żeby podziękować pani dyrektor, a także poprosić o wypowiedź publiczną, żeby mieszkańcy może nie zawsze widzą, kto kieruje daną jednostką, ale i na początku i na końcu jest zawsze taka tradycja, że tym osobom wyrażamy swoją wdzięczność za współpracę i za pracę w tym zadaniu ważnym, którym jest w tym przypadku Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Chciałbym zatem po przywitaniu gości sprawdzić zgodnie z naszą formalną procedurą kworum, żebyśmy mogli obradować. Poprosimy o sprawdzenie kworum. Jest potwierdzone, tak? Nie ma dwóch osób, ale w związku z tym, że jest nas 15 osób, możemy obradować i podejmować stosowne uchwały. Ustalimy może porządek, a może przed ustaleniem porządku obrad. Proszę bardzo, pani starosto. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, chciałam prosić o zwiększenie porządku obrad o dwie uchwały. Pierwsza uchwała, zmiana uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Wyjaśnię podczas procedowania uchwały i proszę wpisanie tego podpunkt F oraz podpunkt G, czyli wyrażenia zgody na najem pomieszczeń przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach i również wyjaśnię podczas procedowania uchwały. Dziękuję. Poproszę wniosek pisemny, dobrze? Dziękuję bardzo. Coś właśnie nam sprzęga dzisiaj, nie wiem, mamy cały czas kłopoty ze sprzętem. Już? Może tamten mikrofon był włączony. W rogu jest jeszcze jeden mikrofon. No miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Proszę Państwa, pani starosta zgłosiła rozszerzenie po porządku obrad o punkty F i punkty G. Czy do tego porządku, który został złożony i tych punktów zaproponowanych przez panią starostę w imieniu zarządu są jakieś pytania? Jeśli nie ma, w takim razie
odczytam porządek obrad proponowany. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu obrad 7 sesji Rady Powiatu, informacja z posiedzeń zarządu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach. I mamy punktów A, B, C, D, E, F, G. To już nie będę odczytywał, bo będą one odczytywane podczas porządku. Państwo to macie. I punkt F brzmi: zmiany uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Podpunkt G. Wyrażania zgody na najem pomieszczeń przez Szpital Powiatowy imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad 8. sesji Rady Powiatu. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Prosimy o głosowanie. Kto jest za? Wszystkie obecne osoby są za. Dziękuję bardzo. Nie. Jeszcze jednej osoby nie ma. Jest. Już jest. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy porządek posiedzenia. Pani starosto, jest teraz punkt 5. Nie wiem, czy to w tym momencie pożegnamy panią dyrektor, nim przejdziemy już do części takiej merytorycznej, formalnej naszych obrad. Bardzo proszę. Raz, dwa, jest. Ja chciałam poprosić jeszcze do siebie dwóch poprzednich starostów, pana Zbigniewa Nadolnego i pana Wojciecha Prokockiego, ponieważ z nimi również pani dyrektor współpracowała. I panią dyrektor oczywiście. Droga pani dyrektor, przejście na emeryturę to myślę taki fantastyczny czas, gdzie można wreszcie spełniać swoje pasje. Wreszcie realizować siebie. A więc ja życzę pani właśnie, żeby ten okres emerytury był dla pani bardzo owocny, bardzo przyjazny, żeby wreszcie pani miała czas dla siebie. I naprawdę dziękujemy za te wszystkie lata pracy, za to, że Dom Pomocy Społecznej funkcjonował bardzo dobrze. Także naprawdę życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze taka skromna delegacja kierowników jednostek organizacyjnych, ci, którzy mogli dzisiaj przyjść, bo reszta z różnych przyczyn życiowych i innych nie mogła, ale są tutaj z nami duchem. Chcieliśmy podziękować za wieloletnią współpracę z nami. No i przede wszystkim życzyć wszystkiego dobrego na przyszłość. Samych pozytywnych zdarzeń, ludzi dookoła i dużo zdrowia i spełnienia marzeń, tych, którzy jeszcze się nie pospełniały. Tak ku pamięci drobny wrzost, wrzost to pamięć. Proszę o nas pamiętać, my o pani również będziemy bardzo pamiętać. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Tak, no właśnie. Pamięć jest ulotna, z reguły nigdy z kartek nie korzystam, ale tak na wszelki słuchaj przygotowałam sobie co nieco. Chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować za współpracę, za dobrą współpracę, poczynając tu od pierwszego starosty, który mnie zatrudniał, pana
Wojciecha Porkockiego, pan Zbigniew Nadolny. Bardzo krótko tutaj z panią Elżbietą Zabłocką. Bardzo dziękuję im za tą współpracę. Szczególnie dziękuję dyrektorom wszystkich jednostek i ich pracownikom, bo współpracowaliśmy bardzo ściśle i owocnie za tych, którzy byli wcześniej. Mnie w pomocy społecznej udało się przepracować 44 lata. Praca przyjmujemy zawsze, że jest trudna, bo jest trudna, dlatego że borykamy się z problemami ludzkimi i jest to pomoc na rzecz drugiego człowieka, ale jakże warto. Teraz po 44 latach pracy śmiało mogę powiedzieć, że naprawdę warto. Warto, warto, warto poświęcić się, być pomocnym, w pomocy społecznej właśnie. Takim jakby może troszeczkę, bardzo fajnie mi się złożyło, bo w tym miesiącu, na początku miesiąca miałam kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego. Także dom przeszedł kontrolę, przeszedł ją bardzo pozytywnie i bardzo dumnie mogę odejść na tą zasłużoną emeryturę, na tą nową drogę życia, tak jak mi pracownicy życzyli w ubiegłym tygodniu. I myślę, że ta nowa droga życia otwiera wiele nowych zadań, których się pewnie podejmę, tych przyjemnych i tylko przyjemnych i tylko przyjemnych. Ze swej strony, żeby nie przedłużać, chciałabym jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie podziękować i życzyć wszystkim spełnienia wszystkiego, co jest najlepsze. Zadowolenia, mnóstwo różnych pomysłów w zarządzaniu, w rządzeniu, w kierowaniu i tych środków finansowych, bo wiemy o tym, że tego jest zawsze mało, żeby te wszystkie pomysły mogły się realizować. No i do tego wszystkim nam potrzeba dużo zdrowia i zdrowia i zdrowia. I dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że mogłam tutaj być, że mogłam kierować ostatnio tym Domem Pomocy Społecznej w Bartoszycach, że z pracownikami przeszliśmy bardzo trudną drogę przez te 7 lat, bo tam 7 lat byłam, ale udało nam się jakoś i jest dobrze, jest bardzo dobrze. Także jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzę Państwu i do zobaczenia. Zupełnie co innego, co na kartce, jak zwykle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani starosto. Okay, dziękuję. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 7 i 8 sesją Rady Powiatu to jest od 13 września do 30 września 2024 roku. I tutaj chciałam sprostować, ponieważ dwie uchwały, które podjęliśmy 13 września na poprzedniej sesji nam umknęły, znaczy mi umknęły. Bardzo za to przepraszam, bo zarząd był przed samą sesją i po prostu nie tą wzięłam sprawozdanie, które powinnam. I chciałam tu uzupełnić, że w dniu 13 września zarząd podjął dwie uchwały, uchwała nr 14/40/2024 z dnia 13 września w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach i uchwała nr 14/41/2024 z dnia 13 września w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. Zarząd wyraził zgodę na wynajem 3 pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowych bądź świadczeń usług medycznych. Czas trwania najmu od 1 października 2024 roku do 30 września 2027 roku.
I w powyższym okresie zarząd obradował na trzech posiedzeniach, to jest 17, 23 oraz 25 września, na którym podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 15/42/2024 z dnia 17 września w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzania projektu budżetu powiatu na 2025 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. Uchwała nr 15/43/2024 z dnia 17 września w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. Zarząd wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych. Czas trwania najmu od 1 października do 30 września 2025 roku. Uchwała nr 15/44/2024 z dnia 17 września w sprawie zatwierdzenia diagnozy obszarów związanych z kształceniem zawodowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Zatwierdzono diagnozę obszarów związanych z kształceniem zawodowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach na potrzeby realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet 6, edukacja i kompetencje EFS Plus, działanie 6.4, edukacja zawodowa. Uchwała nr 16/45/2024 z dnia 23 września w sprawie rozpatrzenia petycji. Zarząd rozpatrzył petycję mieszkańców i użytkowników drogi 1519N Górowo i Ławieckie Dęby Osy Półwiosek. Uznając ją częściowo za zasadną, powiat bartoszycki jest gotowy do realizacji przebudowy wyżej wymienionej drogi na odcinku granica miasta Górowo i Ławeckie skrzyżowanie z drogą powiatową 1380N Dęby Toprzyny, posiadając dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. Z uwagi na znaczne koszty finansowe powiat poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania, aby realizacja tego zadania była możliwa. Uchwała nr 16/46/2024 z dnia 23 września w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w związku z przejściem na emeryturę odwołuje się z dniem 26 września 2024 roku panią Marię Kobuszewską ze stanowiska dyrektora DPS w Bartoszycach. Uchwała nr 16/47/2024 z dnia 23 września powierzenia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu. Zarząd powiatu bartoszyckiego powierza pełnienie obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach pani Justynie Łyszkiewicz starszemu referentowi w DPS w Bartoszycach od dnia 27 września 2024 roku do czasu rozstrzygnięcia naboru na stanowisko. I uchwała nr 17/48/2024 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Zmiany dotyczą reorganizacji pracy urzędu. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. I chciałam bardzo serdecznie podziękować całemu zarządowi za to, że tak szybko reagują na każdą prośbę, na każde spotkanie i za to, że z nami tutaj podejmują te wszystkie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nim poproszę o zadawanie pytań ewentualnie do informacji z posiedzeń zarządu pomiędzy sesjami, to chciałbym powrócić do punktu czwartego co do przyjęcia protokołu, bo tego nie odczytałem przy tym lekkim zamieszaniu związanym z pożegnaniem pani dyrektor. W punkcie czwartym czy są jakieś uwagi do protokołu siódmej sesji Rady Powiatu? Jeśli nie ma, to uznaję, że protokół został przyjęty. Czy są jakieś pytania do informacji złożonej przez panią starostę? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję uprzejmie. Punkt szósty, zgodnie z naszym porządkiem obrad, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024. Wiem, że obradowała komisja merytoryczna w tym zakresie. Bardzo proszę panią przewodniczącą o informację co do opinii. Opinia dotycząca tej uchwały jest pozytywna jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do treści uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Odczytam jak zawsze początek tej uchwały co do kwot, które są zaznaczone.
paragrafie pierwszym. Uchwała nr 8/52/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, a także ustawy o finansach publicznych, które są wymienione w projekcie uchwały, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 239 883 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 185 730 066,88 zł. 2a. Dochody bieżące w wysokości 127 305 752,73 zł. Podpunkt b. Dochody majątkowe w wysokości 58 424 314,15 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 239 883 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. I te istotne kwoty. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą w tym roku bieżącym 24 225 085 252,96 zł. Wydatki bieżące w wysokości 135 39 971,54 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 90 045 281,42 zł. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Nie ma dwóch osób, jeszcze jednej. O, dziękuję bardzo. Jednogłośnie jest, wszyscy są za tą uchwałą. Informuję Wysoką Radę, że uchwała nr 8/52/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024 została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu. Uchwała nr 8/53/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. Jak rozumiem, opinia w tym zakresie jest taka sama, czyli jednogłośnie. Jest oczywiście pozytywna. Bardzo dziękuję. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Uchwała nr 8/55/2024. Przepraszam. To najpierw jest ta. Bardzo przepraszam. Uchwała nr 8/54/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. Któraś z komisji, jak sądzę, bezpieczeństwa podejmowała jakąś opinię. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Tak, opinia Komisji Bezpieczeństwa również pozytywnie przyjęła tutaj tą projekt uchwały. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o odczytanie treści uchwały przez pana wiceprzewodniczącego Piotra Stapaja. Dziękuję. Wysoka Rado, panie przewodniczący, uchwała Rady Powiatu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następujące. Paragraf pierwszy. W porozumieniu z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrza Bistrzynka oraz pozytywnej opinii zarządu powiatu braniewskiego, kętrzyńskiego, olsztyńskiego i lidzbarskiego pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę ulicę o numerze 2580N, ulica Nowa, Nowe Osiedle, działka numer ewidencyjny 133/1, obręb 2 Bisztynek, położoną na terenie miasta Bisztynek. Paragraf drugi. Pozbawienie drogi, o której mowa w paragrafie pierwszym, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2025 pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii drogi gminnej. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosujemy. Kto jest za? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Uchwała nr 8/55/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o samorządzie powiatowym, w związku z obwieszczeniem ministra finansów dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2025 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. W tej materii też jest opinia komisji. Bardzo proszę. W tym przypadku komisja również jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Załączone są w paragrafie pierwszym tabele, które odnoszą się do pojazdów dopuszczalnej masy całkowitej. Są to już takie szczegółowe rzeczy. One będą opublikowane w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego po przyjęciu. To tego już myślę, że nie będę odczytywał, bo tego jest sporo stron. Każdy będzie mógł się zapoznać. Opinia jest pozytywna. Głosujemy. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za projektem uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ten punkt już wykreślę, żeby się nie pomylił. Dobrze, dziękuję. Punkt wszczęcia postępowania konkursowego oraz powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. W tej sprawie też była opinia komisji. Bardzo proszę. W tym wypadku również komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Wiem, że obradowała Rada Społeczna Szpitala. Pani Starosto, proszę poinformować, kto jest przedstawicielem Rady Społecznej do tej komisji. Przedstawicielem Rady Społecznej jest pan Mirosław Olejnik. Dziękuję bardzo. Nim odczytamy treść tej uchwały, to myślę, że powinienem zapytać, jak zawsze, kiedy personalnie kogoś do tej komisji będziemy powoływać. Są wymienione z imienia i nazwiska członkowie Rady oraz także jest osoba spoza Rady. To zapytam, pan Paweł Wójcik wyraża zgodę, żeby być w tej komisji? Tak, wyrażam. Pani Danuta Kunicka. Pani Danuta wyraża zgodę. Pani Małgorzata Derbin-Paszkowska. Tak, wyrażam zgodę. Pan Józef Parafianowicz, który jest przedstawicielem podmiotu tworzącego, wyraził zgodę? To jest pan doktor. Tak, pan doktor. Tak, wyraził zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. I pan Mirosław Olejnik. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Nim przejdziemy do głosowania, bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie treści uchwały.
Uchwała nr 56/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego oraz powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wszczyna się postępowanie konkursowe do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Paragraf drugi. Określa się, iż w skład komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach będzie wchodzić 5 członków będących przedstawicielami powiatu bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Powołuje się komisję konkursową w składzie Paweł Wójcik, przedstawiciel podmiotu tworzącego, Danuta Kunicka, przedstawiciel podmiotu tworzącego, Małgorzata Derbin-Paszkowska, przedstawiciel podmiotu tworzącego, Jarosław Parafinowicz, przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz, Mirosław Olejnik, przedstawiciel Rady Społecznej. Paragraf czwarty. Na przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje się Pawła Wójcika. Paragraf piąty. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Uchwała weszła, została przyjęta przez Wysoką Radę. Przechodzimy do punktu 8f i to jest propozycja pani starosty i punkt ten będzie na pewno uchwała numer 8/57. Taka będzie kolejny numer przez 2024 Radę Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 września. W sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Proszę bardzo, pani starosto. Szanowni Państwo, i nasz pan audytor, i pani dyrektor poprosili o wydłużenie czasu kontroli, ponieważ przy zamówieniach publicznych chcieliby jeszcze sprawdzić, zaudytować umowę zlecenia. Także stąd właśnie tak na, przepraszam, że tak szybko jest, że tak powiem, na dzisiejszej sesji procedowana ta uchwała, ale tutaj mamy termin właśnie do dzisiejszego dnia i prośba jest o wydłużenie czasu. Jeśli mogę tylko, żeby pani starosta powiedziała do kiedy, bo ja akurat nie odczytałem tej treści. Do 31 października, o miesiąc. Dobrze, dobrze. Czy są jakieś pytania do projektu? Nie ma. W takim razie, czy komisja ma jakieś uwagi, Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa? No tu chyba zostało wyjaśnione. Nie ma. Jeśli nie ma żadnych uwag, w takim razie bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. To nastąpi taka zmiana tej treści uchwały, tak? W tym, bo ja nie mam przed sobą projektu uchwały. O, już jest na monitorze. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie, jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Wiem. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt sesji
6G. Uchwała będzie numer 8/58/2024 Rady Powiatu z dzisiejszego dnia, z 30 września, w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Pani starosto, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj chodzi o pomieszczenia, które zajmuje nasze krwiodawstwo. Ze względu na to, że nasza minimalna kwota, którą ustaliliśmy za wynajęcie pomieszczeń na różne działalność tak naprawdę komercyjną, nie jest kwotą, z którą może się zgodzić nasze krwiodawstwo. Stąd bardzo ważne jest, żeby pani dyrektor miała swobodę porozumienia się z krwiodawstwem i ustalenia kwoty, którą krwiodawstwo będzie w stanie, że tak powiem, zaakceptować. Powiem, dlaczego taka, chciałabym, żeby była taka Państwa decyzja, ponieważ krwiodawstwo przywozi nam krew nieodpłatnie, a więc tutaj już zaoszczędzamy sporą kwotę, a oprócz tego jeszcze tą krew nam, że tak powiem, daje z wydłużonym terminem płatności. Dlatego bardzo ważne jest i myślę, że wszyscy, którzy oddają krew, na pewno mieliby problem, żeby pojechać do Olsztyna oddać tą krew, a ewentualnie krwiobus przyjeżdżałby raz w miesiącu, bo tak przyjeżdża do tych różnych miejscowości, a wtedy kolejki krwiodawców na pewno byłyby ogromne. Stąd bardzo ważne jest, żeby to nasze krwiodawstwo zostało w naszym szpitalu. Dziękuję bardzo. Myślę, że wniosek jest słuszny. Krew jest zawsze potrzebna we wszystkich trudnych sytuacjach, a szczególnie w naszym szpitalu, który jest szpitalem zabiegowym. Czy są jakieś pytania do pani starosty? Czy komisja ma uwagi? Brak uwag. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie tej uchwały zaproponowanej przez zarząd i panią starostę. Wyrażenia zgody na najem. Proszę wrócić, dobrze, jeśli mogę. Pani Urszulo, oto otworzyć, dobrze? Przejdziemy zaraz do głosowania jeszcze. Zgody na najem pomieszczeń przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o służbie krwi oraz o ustawie o działalności leczniczej w sprawie określenia zasad także uchwały Rady Powiatu z 28 września 2016 roku w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital. Po rozpatrzeniu wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę dyrektorowi Szpitala im. Jana Pawła II w Bartoszycach na najem pomieszczeń o powierzchni 147,7 m2 znajdujących się na pierwszym piętrze budynku szpitala przy ulicy Wyszeńskiego 11 w Bartoszycach, zlokalizowanym na działce numer 319, już nie będę treści czytał, na okres do 10 lat, począwszy od 1 października 2024 roku, bez konieczności przeprowadzenia przetargu. Zgoda wyrażona w paragrafie pierwszym dotyczy dotychczasowego najemcy, to jest Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, a jej uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. I wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Jeszcze jedna osoba. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za. Wyczerpaliśmy już w punkcie szóstym dyskusję i podjęcie uchwał w sprawach. W sprawach różnych, siódmy punkt, sprawy różne. Czy ktoś chce zabrać głos, ma jakąś sprawę, którą chciałby do Wysokiej Rady? Ja ze swojej strony dziękuję panu dyrektorowi Łomeckiemu, że dotrzymał słowa co do tej drogi w Bisztynku, że z panią starostą dołożyli starań, żeby można było ją przekazać już od 1 stycznia 2025, a nie 2026. To myślę, że jest ważna sprawa. Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? W październiku planowana jest uchwała, bo ta tak wyszła dosyć dodatkowo. W stosownym momencie do pani i panów radnych przekażę informację. Jeśli nie ma więcej pytań i spraw, w takim razie zamykam obrady 8. sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.